20 lat mam, jak przyjechałam do huty. Budowaliśmy hutę w ogóle, całą. Bo robiłam się tyle, bo tego robiłam za tynkarza, za betoniarza, przy murarzach, na suflicy jeździłam, na betoniarce robiłam. To wszystko w ogóle i to... Wszystko, dawniej wszystko się robiło ręcznie, bo to było z początkiem huty, budowało się, wszystko się ręcznie robiło. Porobiłam się dość. To się w niedzielę robiło też dodatkowo, bo no jakby trzeba było roboty robić w ogóle. Na wielkim piecu budowaliśmy koksochemię, te na koksowni my budowali tu w ogóle. A na emeryturze przecież ja jestem 33 lata. Że 88 lat będę miała 20 grudnia. Ja mówię, że w tym bloku mieszkam 60 lat. Tata to już jest praprawnuczka moja, tamten wnuk. O. I jak my tu przyszli mieszkać, najpierw to tu były hotele, a później podawali rodzinom, powiem tak, 3 rodziny mieszkało na przedpokoju. Ja mieszkałam na dużym pokoju, nawet tam mieszkał, nawet na drugiej klatce mieszkał, a tu na kuchni mieszkała taka bezdzietna rodzina. A jedna kuchnia była na pierwszym piętrze tam. I ludzie żyli, zgodzili się, a teraz to jeden drugiemu by nóż w plecy był. Nie rozumie, co to teraz jest, nie rozumie. Dawniej wszystko ze wsi przyjechało, to było wszystko robotne. Ja pochodzę z biednej rodziny, to cepami muciłam, kosą kosiłam, u gospodarzy dawniej wszystko gospodarze chowali. A teraz nie chowają nic, to w ogóle ja się robiłam od małości, dawniej dzieci wszystko robiły, w ogóle. No ale, a teraz na starość widzi pan, że nie mogę chodzić, nie ma jak młodym być, tak pomski śpiewał, że za nic srebro, za nic złoto młodym być, mi 20 lat. Pieszo do Krakowa na plebienie my chodziły, to 30 kilometrów, pieszo. A teraz 20 metrów dziecko wiezie do szkoły, cholera. I właśnie mówię, żeby i z gimnastyki zwolniają. Teraz jest co innego, a dawniej było co innego. To wszyscy się robili. To nie było czasu na odpoczynek nawet. Kto chciał robić, to robił. O. Idziemy tu w prawo. Tu jest potęga i chwała. I wchodzimy, proszę państwa, do bardzo oryginalnego budynku, wchodzącego w kompleks cegienie ze Sławice, do wieży ciśni. Obiekt w stanie konstrukcyjnym zachowany dobrze. I będziemy się kierować ku samej górze. Nie ma lęku przestrzeni. Na schodach? Tak. Nie. Dokładnie. No bez przesady, na schodach? Skąd? Piękne widoki, może pani piękne zdjęcia zrobić. Dobra. To proszę obejrzeć, uwaga, niech pani poczeka. Niech pani nie wchodzi, pani Agnieszko. A w którą stronę ja mam iść? No nie zlezie kobieta. Ja zleź, no, jak no. Pani już włazi. To jest kobiece tłumaczenie. No i co? No, i nie co? Wiem, w którą stronę mam iść. A widzisz, w drugą stronę. W drugą? Tak jest. W drugą nie idę. To zlazywać. Nie. To zlazywać. Tam? Tam. Tam jest za daleko. Pieron ognisty. Czekaj pan. To właśnie pan. Przesunaj nóżkę. Czekaj pan. Nie tu, chyba. No, oprzeć jestem. Właśnie pan tam. Mówię pani, że to jest gówna. Nie marudź pan na mnie, bo żebym wlazła, to już nie zlezę. Proszę, o. Jak pan tam wlazł? Ale czas. To czekaj pan, idę do pana. Daj rączkę. Czekaj pan. Najpierw w plecach pan weź, połóż go pan tam gdzieś. Chomątko. Nie, ale trzyma mnie pan na pewno? Trzymam. Na 1000%? O, jestem. Ale przed wlazłam. Tym razem mężczyźni przodem. No to jest najtrudniejsza robota. Uwaga. Raz. Jest taki cudowny widok. Ja pierdzielę. Serce się kraje. Pani Agnieszko.
No i niech lud pracujący wychodzi. No, lud się trochę boi, ale co ma zrobić? Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Panie Kazimierzu, jest pan tam? Tak, jestem. Dobrze. Klapę mi pan na głowę zrzuca? Już, może pani wychodzić. I do góry. Dobra. No to niech pani zobaczy, gdzie pani wyszła. Gdzie ja weszłam? Proszę, jaki widok cudowny dzisiaj. No. Powiem wam, że warto. Dziękuję za odwagę, że pani tu wyszła. Naprawdę. Wymagało odwagi? Tak, wymagało. No ale widok jest niesamowity. No więc to proszę podziwiać, mamy całą okolicę, cudowne. Dobra, to teraz tak, ja mieszkam za kościołem Arka, czyli gdzie? No, proszę bardzo, teraz tak, kościół Arka, tam mamy tak, po lewej stronie będzie kościół Arka. Tu gdzieś, no nie? No nie zamglony, bo Beskidy nawet widać, tylko są przemglone. To prawda. Przecież gdzieś powinien wystawać, no nie? No ale za to mamy Piastów, proszę zobaczyć. Zatem po dosyć skomplikowanej spinaczce wyszliśmy na dach wieży ciśnień, która wchodziła w kompleks cegielni Zesławice. Jedzie pan doliną. Tu tylko się położyć, leżaczek. Dokładnie. Kapusie byśmy... Gdzie mamy kapusie? Termusek, jakieś herbatka, ciasteczko, herbatka. Książka. A tam rybacy łowią ryby na stawach. Się czuję? Pięknie. A wyśle mi pan, panie Kazimierzu? Wyślę.